Cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spyro Reignited Trilogy sezon drugi. Dzisiaj sobie odwiedzimy poziom ten, Zatoka Bryz. Dla wszystkich fanów Spyro jest to legendarny poziom, gdzie mamy do wykonania za orba zadanie z wózkiem, więc mam nadzieję, że pamiętacie ten legendarny cytat z pierwszej części z oryginału, kiedy rozpadał nam się wózek i było tylko problem of a trolley! Coś na tej zasadzie. W każdym bądź razie mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Nie jest to łatwe zadanie. Mam nadzieję, że obejdzie się bez miliona prób i że w miarę pójdzie nam to gładko, a tymczasem zapraszam na cutscenkę. No, i tak to się właśnie prezentuje. Ogólnie poziom sam w sobie jest dosyć przyjemny, całkiem fajny. Oprócz właśnie, znaczy oprócz, bez przesady. Ja tam akurat bardzo lubiłem tym wózeczkiem jeździć, czy on się rozwalał, czy nie, to dla mnie było najmniejszą przeszkodą wtedy, bo to bardziej mnie jarała sama jazda tym wózkiem. Ale później już jak byłem trochę starszy i gdzieś tam sobie wracałem do tego, no to myślę, że to mogło robić problemy i trochę mnie irytować. Odpalamy sobie tutaj ognicho pod tym, ale podejdźmy najpierw do głównego przewodniczącego tej mapy. O co mu chodzi? Akurat padliśmy ofiarą inwazji oślizgłych tłuszczaków. Najpierw wygasiły ogień pod naszymi kotłami, a teraz jeszcze uziemiły nasz statek. Gdybyś zdołał wzniecić ogień pod kotłami, byłoby ci łatwiej dotrzeć do statku. Para z kotłów uruchomi naszą wysoce zaawansowaną maszynerię. Świetnie. Okej, wracamy w takim razie sobie tutaj, do tej wysoko zaawansowanej maszynerii. A, i tutaj mamy te chore słońca. Znaczy, one były trochę bardziej przerażające w oryginale. Ja wiem, że ja bardzo dużo nawiązuję do tego. Gin tłuszczaku. No ale wiecie. Co mam powiedzieć? Tak to już jest. Tak, tam mamy te nasze gwiazdeczki, które będziemy zbierali. Bardzo śmieszne. Dobra, pozbieramy na razie sobie tutaj wszystko, co mamy do pozbierania. Czy tu się przelatywało w ten sposób? Tak. Oki. I tutaj mamy armatkę. Tą armatką możemy sobie rozwalić. Oj, trochę niżej. Trochę wyżej, trochę jeszcze wyżej jest cios. Tamto słonko można rozwalić, ja to wiem, o dokładnie, trzeba 8 takich zniszczyć. Znaczy słonko, to nie jest słonko, ja tak to nazywam po prostu. I pamiętam, że chyba stąd można było też rozwalić tamto. Albo i nie, już nie pamiętam. O, poszło. Będzie jeszcze jedno. Trochę niżej. O, poszło, super. Fajnie, że się udało. Zbieramy te diamenty, które nam tutaj wypadły. Ten jak strzęka w ogóle jak skacze. Aha, tutaj tylko jeden się ostał, okej. Wygląda na to, że tutaj jest już wszystko wyczyszczone, więc idziemy sobie tutaj podpalić to ognisko pod tą maszynerią i tutaj podnosi nam się poziom wody, żebyśmy mogli tam przeskoczyć, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to tamta ściana byłaby dla nas zdecydowanie za wysoko i nie moglibyśmy wyjść z wody po tamtej stronie. Jest diamencik jeszcze jeden. I płyniemy do końca i wyskakujemy.
Mamy strażaka. Czy tutaj był jakiś punkt umiejętności? Zatoka Brys? Raczej nie. Nie. Nie było. Zbieramy sobie tutaj wszystko po kolei i wbijamy sobie tutaj. Tutaj, jeżeli nie zniszczyliśmy tych słońc wcześniej, to właśnie tutaj ten pan da nam zadanie za orba. Te wredne tłuszczaki zapaskudziły minami dosłownie całą zatokę. Jeśli pozbędziesz się wszystkich min, podaruję ci kulę, którą znalazłem wczoraj w marszu. Zestrzel unoszące się miny. Dobrze. Tylko, że tutaj już ich chyba nie ma. Możemy rozwalić sobie tylko tamto. Boże, nie mogę trafić. O! Trochę wyżej. Jest. Poszło. Te miny na pewno jeszcze gdzieś będą, z tego co ja pamiętam. Ale chyba tu rozwaliliśmy właśnie wszystko to, co było... Tak, tutaj mamy stateczek. Ciśniemy sobie tu. Właśnie, one są tutaj jeszcze. Jak to rozwalimy, to nas przeniesie później w odpowiednie miejsce. O, jeszcze jedna. Dobra, i jeszcze jedna lata tutaj dalej. Jest. Obiecana kula. Wybacz, jeśli trochę jedzie od niej małżem. Nie szkodzi. Fajnie jest zrobiony ten kapitan. Bardzo fajnie, podoba mi się. Dobra, i teraz musimy się cofnąć z powrotem. Tutaj przyleci zaraz do nas nasz stateczek. Wskakujemy sobie. Wow, tutaj jak podskoczymy, to on nam się wysuwa spod nóg. Nie chcemy takich niespodziewanek. Tutaj mamy zebrane wszystko. Rozwalmy gościa w zjaderku. To jest chyba sam początek mapy tam. I to jest to, co rozwaliliśmy za pomocą tej armatki. Słuchajcie, cofnijmy się w takim razie od razu, żebyśmy później nie musieli robić tego na koniec odcinka. Myślę, że to jest słuszna decyzja. Zwłaszcza, że to nie jest daleko, a... Nie, czekajcie, gdzie mam teraz iść stąd? Ta woda była tu. No właśnie. No i będziemy mieli wyzbierane wszystko, co było do wyzbierania tutaj na początku mapy. I to było tu. Dokładnie. No, super. I sobie szybko zawrócimy teraz. To nie jest daleko. Jedyne, co może być uciążliwe, to czekanie na te stateczki. O, Zoe jeszcze mnie pacnęła ostatnim tchnieniem. O, akurat nam podjechał. Wskakujemy. No, i już jesteśmy wszystko na bieżąco, więc bardzo fajnie.
tutaj dolatujemy i idziemy teraz przed siebie dalej. Mamy tutaj strażaka. Zniszczymy go od razu. Tam na górze jest właśnie chyba misja z legendarnym wózeczkiem. Więc przejdziemy sobie na razie całą mapę. I wrócimy się tam na koniec. Tak jak w sumie zwykliśmy to robić. Wygląda na to, że tutaj to już wszystko. O właśnie, to był właśnie 14 zabity, więc stąd nie stąd musieliśmy dojść aż do tego momentu tutaj. Podpalamy ognicho, które uruchamia nam tą łopatkę. Jak na nią wskoczymy, to nas wykatapultuje na statek, który właśnie dla tamtego kapitana staramy się uruchomić. Tutaj jest 14 dopiero. O! Panie strażaku. Czemu to ucieka? Znaczy czemu? No wiem czemu, ale... nie pamiętam tego momentu. Okej, wypadł. Dobrze, 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 dobrze. Czy tu na tym statku mamy w takim razie zdobyte wszystko? Chyba tak. I podpalamy tutaj ognisko i po drugiej stronie równolegle jest takie samo. I teraz ten super statek jest uruchomiony. Jest uruchomiony i tutaj gdzieś jest ten kapitan, który... O, tutaj właśnie. Dzięki za odbicie naszego statku, Spyro. Teraz możemy kontynuować odwet na Zephirze. Przyjmij ten talizman jako dowód naszej wdzięczności. No, kotwica taka. Pamiętam, że kiedyś myślałem, jak grałem jeszcze za dzieciaka w to, że talizmanami zawsze będą te rzeczy, które są tutaj na szczycie każdej chorągwi. A później okazało się smutną prawdą, że niestety, ale nie. Nic mi się tutaj nie błyszczy już na tą chwilę. Tam jeszcze jest do rozwalenia coś, ale to dopiero chyba jak będziemy jechali tym wózkiem. Tak mi się wydaje. Okej, wbijamy w takim razie tutaj. Na górę. Tu jeszcze będą chyba diamenty. Ojej. Szczęście, że się pojawiłeś. Moja maszyna nie działa. Zębatki potrzebne, by ją naprawić. Rozsypały się po całych torach. Możesz wskoczyć na tamten wózek i je pozbierać? Mogę, ale... to się stanie już? Nie, fajnie, bo chciałem dopiero pozbierać jeszcze tutaj te diamenty. I ilu nam brakuje w ogóle? 19. Myślę, że to może mogą być diamenty, które będą... Okej, trochę mnie to stresuje. Muszę najpierw ogarnąć sobie sterowanie tym wózkiem w ogóle. Dziwnie reaguję z takim... O właśnie. Trochę opóźnieniem. Tutaj. Wow. No dobra, przejeżdżamy na razie tą trasę. Aha, tutaj takie ósemki się robiło, dokładnie. O, i tutaj, żeby zmienić, musimy strzelić w to. Jedziemy, jedziemy. Skok. Wow! Ale... jakieś kłopoty z wózkiem, a? Słuchaj, właśnie, możesz ten tekst. Zmieniać tor, po którym się poruszasz. Żeby skakać, wciśnij skok. By odpalić działo, wciśnij atak. Jakieś dobra, słuchajcie, wózkiem, ja to postaram się przejść i po prostu już wam wkleję to moment, w którym mi się udało to zrobić, bo to jest głupie, bezsensowne marnowanie po prostu czasu i przedłużanie odcinka.
O, słuchajcie, udało się. Roboty, Spyro! Teraz mogę się zabrać za naprawę. Proszę, nie mam już na to miejsca w swojej skrzynce z narzędziami. Spoko, udało się. Sorry za tą ciszę podczas jazdy, no ale starałem się jak najbardziej skupić. To już są wszystkie kule. Wow. Tego się nie spodziewałem. I tu są diamenty, które wypadły nam z tamtego kufra. Mam nadzieję, że to są wszystkie, które spadły. I jeszcze nam brakuje, więc użyjmy Sparksa do tego, żeby go namierzyć. A no tak, przecież nie przyszliśmy za tą łopatkę. I to już są wszystkie. Wbijamy sobie na katapultę. I możemy śmiało wracać do domu. Zapraszam was na cutscenkę. Ja się z wami tutaj żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o komentarzu i o subskrypcji, aby być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnym odcinku drugiego sezonu Spyro Reignited Trilogy. Także trzymajcie się, na razie, no i cześć!